Magdalena Adamowicz cały czas nie może otrząsnąć się po śmierci swojego męża. Przed kilkoma dniami podjęła decyzję o tym, że tymczasowo opuści nasz kraj ze względu na swoją córkę. Kiedy tylko media poinformowały o wszystkim, to w sieci zaroiło się od wielu haniebnych komentarzy. Magdalena Adamowicz wspólnie ze swoimi córkami stara się wrócić do normalnego funkcjonowania po tragicznych wydarzeniach sprzed niecałego miesiąca. Zabójstwo jej męża wstrząsnęło całą Polską, a jego echa cały czas wybrzmiewają bardzo głośno. Już od samego początku w jej stronę skierowano wiele niewybrednych komentarzy odnoszących się do tego, jak przeżywa okres żałoby. Kiedy Magdalena Adamowicz wyjechała za granicę, hejt jeszcze bardziej przybrał na sile. Magdalena Adamowicz wyjechała za granicę. Przez sieć przetacza się fala ohydnego hejtu. Magdalena Adamowicz postanowiła wyjechać z Polski do Stanów Zjednoczonych, które od dłuższego czasu są drugim domem jej rodziny. Wszystko za sprawą 16-letniej córki, która na co dzień uczęszcza do szkoły w Los Angeles. To właśnie w tym mieście od dawna toczy się połowa życia Adamowiczów. Spędzali w nim zarówno ubiegłe święta Bożego Narodzenia, jak i Sylwestra. To dla mnie bardzo ciężkie chwile. Postanowiłam z córkami wyjechać do Stanów Zjednoczonych, tam znajdziemy spokój, powiedziała wdowa po Polu Adamowiczu. Na ten moment zadeklarowała, że do kraju powróci w kwietniu. Wielu internautów od razu wysnuło teorię, że ma to związek z okresem, w którym można zgłaszać kandydatów w wyborach do Europarlamentu. Jest nieszczera, kwana i sprytna, nie płacze po śmierci męża, udaje przed kamerami i obiektywami aparatów, głosi jeden z wielu niepochlebnych komentarzy. Mi jak zmarła żona, to miałem potrzeby być na grobie, zapalić świeczkę, pomodlić się. Ale mieszkaliśmy razem. A nie, widzieć się na święta z prezentem dla dzieci, jakąś walizką dolarów na otarcie łez, hejtuje kolejny komentujący. Skąd wynika aż tak wielka krytyka Magdaleny Adamowicz? Postępowanie hejterów stara się wyjaśnić psycholog Ewa Wojdyło-Osietyńsk. Uważam, że wszyscy, którzy to krytykują, mają coś takiego, co nazywa się złą wolą. Wszyscy znamy to uczucie. Wystarczy, że się pani pięknie ubierze, na przykład na wesele swojej koleżanki albo na przyjęcie do cioci Marysi. I będzie na tym przyjęciu ktoś, kto pani nie lubi, bo ma pani lepszą pracę, jest ładniejsza czy ma inne walory. Natychmiast powie, ale się wypindrzyła. Powiedziała w rozmowie z Wirtualną Polską.